Rozwiązanie Logi to jest rozwiązaniem webowym, to znaczy, że tak naprawdę logujemy się do niego poprzez okno przeglądarki. System jest responsywny, czyli po pierwsze możemy zalogować się w formie takiej tradycyjnej, czyli na naszym komputerze, ale również responsywność pozwala nam logowanie się i prawidłowe wyświetlanie systemu na urządzeniu mobilnym, czy to tablet, czy smartfon. Jeżeli handlowiec jest w trasie, korzysta ze smartfonu, może prawidłowo zalogować się do systemu i prawidłowo z niego korzystać, tak? Czyli może dodać dokument, jeżeli jest na przykład osobą przełożoną, może zaakceptować fakturę, może zaakceptować urlop swojemu podwładnemu. Jakby tutaj nie ma ograniczeń i przywiązania do tradycyjnej formy, jakim jest komputer. No okej, ale z drugiej strony musimy mieć jakieś zabezpieczenie, żeby ktokolwiek nie mógł się dostać do tego systemu, no bo jednak jest to, nazwijmy to, czuły system, do którego pewnie nie chcielibyśmy, żeby osoby obce mogły mieć dostęp. Czy jak tutaj wyglądają zabezpieczenia w tym zakresie? Tutaj przede wszystkim mamy dwa rodzaje kont. Pierwszym rodzajem konta są konta domenowe, czyli łączymy się z Active Directory klienta, gdzie już jest określona struktura, są zależności między pracownikami określone i my tylko się z tym rozwiązaniem integrujemy. Czyli użytkownik, logując się do komputera w pracy, tym samym loginem i hasłem loguje się do systemu. Natomiast mamy też możliwość dodania kont lokalnych, czyli takich poza strukturą organizacyjną, i wtedy też możemy sobie po pierwsze zarządzać polityką haseł i polityką ogólnie bezpieczeństwa, narzucać na przykład konkretną ilość znaków w haśle, znaki specjalne, czy też wymuszać zmianę hasła po jakimś czasie, ale też część z naszych klientów, jeżeli faktycznie ma dużo pracowników zdalnych, czy takich nazwijmy to mobilnych w delegacji, też czasami korzysta z logowania wieloskładnikowego. Czyli po pierwsze loguje się wpisując na przykład login i hasło, ale dodatkowo mamy integrację z bramką SMS-ową, która wysyła nam na przykład dodatkowe hasło zabezpieczające, że na pewno ten konkretny pracownik loguje się do systemu. Więc tutaj mamy też kilka możliwości.